Cześć! Witam Was, nazywam się Monika SJ. Jestem wizerzystką, dyplomowanym mistrzem zawodu charakteryzacji i chciałabym Wam dzisiaj przedstawić szybki makijaż sylwestrowy. Mam nadzieję, że znajdziecie w tym filmiku wszystkie porady i tipsy. Będzie się bawić trochę też tym filmem. Przepraszam za jakieś przejęzyczenia i teksty, jestem z tego rozpoznawalna, także mam nadzieję, że będziecie się bawić. Pokrótce powiem, jakich kosmetyków użyjemy, żebyście wiedzieli, na jakich kosmetykach skupić się przy zakupie kosmetyków do tego makijażu. To nie są drogie kosmetyki, półka cenowa, myślę, to jest około 40 zł, także naprawdę polecam. Zaczynamy od bazy pod makijaż. Jest to baza AA Clinic, efekt matujący. Baza oczywiście przebadana dermatologicznie i baza polecana dla alergików. Naprawdę bardzo fajna, nie wysusza, ukrywa nam wszelkiego rodzaju jakieś wysuszone skórki, jeśli mamy na cerze, bardzo fajnie je nawilża i jednocześnie utrwala nam makijaż. Jeżeli zaczniemy od podkładu, tak jak mówię, dziś będziemy używać Revlona Color Collection with Soflex. Jest to bardzo fajny seria Revlonu, polecam, jestem przedstawicielem tej firmy, więc naprawdę polecam serdecznie te podkłady Revlona. One są bardzo dobrze matujące, kryjące i wytrwają naprawdę sporo. Następnie utrwalamy to pudrem, to się troszkę starło, za to przepraszam, firmy. Puder ryżowy firmy Alchemika, transparentny, bardzo fajny, utrwalający, bezbarwny i oczywiście bezzapachowy, jak sama nazwa beztransparentny oznacza. Bardzo fajny, utrwala nam makijaż na całą noc i matuje jednocześnie twarz. Na końcu będziemy modelować twarz pudrem brązującym firmy zakupionym w H&M-ie. Puder jest naprawdę bardzo fajny, dużo starcza, jest go naprawdę sporo. Tutaj jest, żeby Wam nie skłamać, bla bla, dziady napisali, dziady 20 gram, a jest naprawdę bardzo fajny, dobrze sprasowany. Co do koloryzacji, będziemy używać kosmetyków cieni firmy Enya. Jest to paletka przywieziona przez moją ciocię z Londynu. Naprawdę bardzo ją sobie cenię, jest fajna. Są to cienie takie... nie wiem, czy to widać, nie widać. Cienie świecące, metaliczne. Miniaturki generalnie wszystkich kosmetyków, jakie użyłem przy tym makijażu, będę dawała przy montażu do tego filmiku. Są to cienie, tak jak mówiłam, brokatowe, metaliczne, idealne na Sylwestra. Będziemy używać tych dwóch dzisiaj, jasnych na całą powiekę, złotych i będziemy przechodzić. Co jeszcze? O czymś zapomniałam? Aha, no tusz. No i to właściwie wszystko będzie już, tak? Tusz to jest Evelina Cosmetics. Ja akurat bardzo lubię ten tusz. Natomiast, ale tak, silikonowa końcówka. Bardzo fajna silikonowa końcówka. Zrobiona w takich kuleczek. Naprawdę bardzo fajnie wydłuża. Nakładamy tą bazę. Nie musimy się jej bać, słuchajcie. To nie jest tak, że to jest kosmetyk, którego może być za dużo. Dlatego, że to jest tak jak krem, czyli jak nałożymy go za dużo, to nam po prostu wchłonie. Nic się mu nie stanie, na spokojnie. Jedziemy z podkładem. Nakładamy, generalnie już tak na szybko Wam powiem, że uwielbiam Revlon, ale jednocześnie nie lubię go za to, że nie ma aplikatora. Że ma takie kółeczko, z którego wypływa ten podkład. Zawsze jest go, wypływa mi go albo za dużo, albo za mało, albo gdzieś, prawda, jest... go po prostu nie widzę, kiedy leci, tak, ile jeszcze muszę go nałożyć i to mnie zawsze denerwuje. Zaczniemy od gąbeczki. Jak widzicie, ten podkład jest dość jasny, ale nie bójcie się go, dlatego że on nam bardzo fajnie zmatuje i zakorektoruje twarz. No i widzicie, znów muszę dołożyć. To mnie właśnie denerwuje. Tak, to bym sobie rachu ciachu zaaplikowała i gita, tak? Muszę go ileś tam zmarnować. I rozcieramy go, ten podkład na boki, używając również, przykładając uwagę również pod oko, bo jednak tutaj no, dużo osób nie wiem czemu nie używa tu podkładu. Generalnie robię taką pandę, jak ja to nazywam. Właśnie źle, trzeba tutaj nałożyć, słuchajcie, ten podkład również na powiekę. Tak, dokładnie, wszędzie tam, bo podkład też nam utrwali cień, który nałożymy, prawda, więc nie bójmy się go. Tak jest, tutaj nakładamy. Aha, bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, podkład zawsze musi być dobrze nałożony i wtarty na linię włosów. Dlatego, że ja bardzo często moje klientki, które przychodzą do mnie, czy też jakieś tam znajome, czy panie w kolejce, jak ja to czasem nazywam, mają po prostu nałożone tak, że tu mają takie kółka, słuchajcie. Nie zachodzą tylko uszu, gdzieś tu koło brody, tylko taką jakąś pandę sobie robią. No po co? No bez sensu. Przecież możemy to też sobie rozsmarować, słuchajcie, prawda, gąbeczką do góry. I nic nam się nie stanie, zajmie nam dużo czasu, a efekt będzie naprawdę 100 razy lepszy niż taką pandę sobie robić na twarzy.
I teraz przekręcamy gąbeczkę z tej brudnej części na środkową, tą większą, i rozcieramy podkład. Rozcieramy sobie podkład na całą twarz. Zmatowimy. Tak jak mówię, użyjemy pudru transparentnego ryżowego firmy Alchemika. Dużym pędzlem. Nie boimy się go wysypać. Ja to zawsze sobie to robię na podkładkę, ale dobra. I też matowimy. Krętka jednak dobra rzecz. Nie karćmy nią. Matowimy sobie tutaj całą tą powierzchnię, którą też oczywiście jak pojedziemy dalej, tutaj gdzie teoretycznie nie użyliśmy pudru, nie użyliśmy podkładu, to by było na tyle. Też szybko, rachu ciachu nam to poszło, prawda? Teraz przejdziemy do koloryzacji. Koloryzację zacznijmy od znalezienia pacynki. Haha. Good question. Mamy pacynkę. Używamy teraz na całą powiekę ruchomą, ten jasny cień, który pokazywałam wcześniej. On jest cały brokatowy, sporo go jest tutaj i jest taki jasny, perłowy. Nakładamy go sobie, nie boimy się. Pamiętajcie o strzepaniu nadmiaru, bo tak jak mówię, potem ten podkład, ten, Boże, to jest podkładem, ten cień nam się przyda. Tak więc nakładamy. Generalnie jak Wam się obsypie, tak jak mi teraz, obsypał się cień, możemy sobie, prawda, go zjechać. Ale o co, znaczy skorektorować tym pędzlem, ale o co chodzi? Przecież to jest Sylwester, więc jak Wam się obsypie taki fajnie brokatujący, rozświetlający nam spojrzenie cień, gancygal, no kogo to, prawda, to się to przyczepi, że mamy nieperfekcyjnie wykonany makijaż, no to niech się czepi, tak, jego problem. My będziemy fajnie się błyszczeć, świecić, bo ten brokat jakby nam wniknie jeszcze w ten puder i będzie fajnie wyglądał. Także nie przejmujemy się, nakładamy dalej. Nakładamy na drugie oko. No i mamy nałożone, tak mówię, ja sobie jeszcze ten wyczyszczę tym brokacie, bo o, no i git, malina, miód, majonez. Mamy nałożone. Teraz przechodzimy do tego złotego cienia, czyli gwiazdy dzisiejszego makijażu. Też bierzemy go całkiem sporo. Strzepujemy. I uwaga, uwaga, spliczek taki, że nakładamy go na sam środek powieki, jakby taką, rysując taką jakby linię na środku powieki. I rozcieramy do zewnętrznego kącika oka. Słuchajcie, bardzo ważną rzeczą jest też to w takich makijażach sylwestrowych, awangardowych, dość jasnych, świecących jest to, żeby nie zatrzymywać się tylko i wyłącznie na tej konturze zamknięcia oka, ale wyjść tym cieniem, nawet tak, w ten sposób, jak patrzycie na wprost lusterka, na ten zaciemniony obszar, powiększając przy tym sobie oko. No i mniej więcej wygląda to w połowie tak. I teraz tak, tą stroną, którą braliśmy jasny cień, strzepujemy sobie jego tak, no słuchajcie, całkiem sporo i rozcieramy delikatnie na tą część, której nie pomalowaliśmy wcześniej, czyli wewnętrzny kącik oka. Delikatnie go łączymy z tym jasnym, tak jakby, żeby przechodziły z jasnego w złote, prawda, żeby nam się ten makijaż łączył i zatrzeć granicę łączenia cieni. Teraz przejdziemy do tej ciemnej części makijażu i tutaj nam będzie potrzebny niezbędny gadżet w formie chusteczki. Chusteczki się niczym rozkładamy na pół, jeszcze raz na pół, tworząc taki trójkącik. Ten trójkącik nakładamy sobie przy oku, mocno go naciągając jednocześnie i będziemy używać ciemnego cienia, którego pokazywałam wcześniej. Też strzepujemy jego nadmiar, pamiętajcie, trzeba, żeby nie obsypał się i żeby nie było go za dużo. Nakładamy go w formie literki V. Nakładamy go od zewnętrznego kącika oka do środka i tak samo od zewnętrznego kącika do środka górną część powieki. Tą powierzchnię, którą wcześniej powiększaliśmy, tak jak powiedziałam, żeby powiększyć nam powierzchnię oka.
No i tak samo, strzepujemy nadmiar z tej samej pacynki, którą przed chwilą braliśmy i rozcieramy ten ciemny cień do środka, łącząc z tym złotem, co przed chwilą nałożyliśmy. Trochę poprawimy też drugie oko. Teraz wygląda pewnie tak, jakbyśmy zakryli całe to złoto, więc teraz trzeba go ponownie nałożyć na ten ciemny cień. Jeżeli widzimy, że oczywiście go zbyt zakryliśmy, odnawiamy strukturę złota. Jeśli za daleko pojechaliście z tym ciemnym i właśnie zakryliście ten złoty wcześniej, też możecie wziąć, nałożyć, prawda, te cienie bardzo fajnie się ze sobą łączą, ale jedno drugiego tak bardzo nie zakrywa, więc spokojnie możecie się pobawić i nałożyć jeszcze raz. To by było w sumie na tyle, jeśli chodzi o ten kontur oka. Teraz przejdziemy do górnej części powieki i tutaj użyjemy, nie wiem czy wcześniej mówiłam, pewnie nie, w trakcie mi się to wyrwało, użyjemy cienia jasnego, perłowego. Ja mam akurat firmę Inglota, tak, Inglota, który nam bardzo fajnie rozświetli górną kość, znaczy górną część makijażu. Nie boimy się go, używamy go całkiem sporo. To ma nam rozjaśnić, otworzyć oko. Ok, teraz przejdziemy do dolnej powieki. Bierzemy sobie, najlepiej, gdyby to była mała gąbeczka, którą ja gdzieś mam. O, jest, mała gąbeczka. Ja mam akurat pędzelek Sephory serii Professional, ale oczywiście jeżeli macie jakiś tam pędzeleczek na przykład bardzo cieniutki do ust malowania, tak to po prostu oczyśćmy go, zdezynfekujmy i będziemy używać go do konturu dolnej powieki. Urwał nam się filmik, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, robiliśmy sobie tą gąbeczką dolną część powieki, nakładaliśmy jasny cień od wewnętrznym kąciku, potem złoty, ten który mamy na górze, nakładaliśmy również po środku oka i teraz, ponieważ tak nam się przerwał filmik w tym momencie, nakładamy ten ciemny cień, który mamy tutaj u góry, na dół. Tylko jest technika taka, że kiedy go już nakładamy, ja go powtórzę, prawda, bo już mam oba powieki zrobione, łączymy literką taką przedłużającą też V tą górną część, prawda, tutaj, z dolną. Rozcieramy u góry i u dołu i ciągniemy do połowy dolnej powieki. Do tuszowania. Tym tuszem, ja tak jak mówię, ja mam tusz Evelina, akurat ja go polecam, jest to tak jak mówię troszeczkę podróba Rimmela, ale efekt moim zdaniem jest ten sam. Ja mam też tutaj Rimmela, gdzieś tu jakoś coś miałam. Dobra, nieważne, miałam gdzieś tutaj tusz Rimmela, słuchajcie, identyczny, fioletowy, też silikonową końcówką z kuleczek, tak tutaj, ale efekt tego Evelina, oczywiście tańszego, a Rimmela jest ten sam, więc ja nie widzę potrzeby kupowania akurat firmy Rimmel w stosunku do oczywiście tego tuszu. I to samo robimy z drugim. Tuszujemy porządnie, posuwistymi ruchami. Rzęsy nie pomijamy, właśnie tak jak mówiłam, rzęs na całym oku, ale raczej skupiamy się na wytuszowaniu rzęs w zewnętrznym jego kąciku. Wytuszowaliśmy. Ja teraz mam dwie ważne rzeczy. Przynajmniej ja tak uważam i znaczy wielu wizerzystów tak samo uważa, że bardzo fajną rzeczą jest białą kredką wodoodporną otworzyć sobie spojrzenie i wodną linię oka umalować tą białą kredką. Spowoduje to, że będziemy mieli świeższe spojrzenie i będziemy wyglądać jak dopiero co byśmy wstali z łóżka, a już mamy fantastyczny makijaż, tak? Teraz przejdziemy do magicznego kosmetyku, przynajmniej ja tak uważam. Jest to również Evelyn Cosmetic, ale mam też ten sam, tą samą magię z serii Belly, bardzo fajny. I to mamy korektor do brwi. Przyciemnia na błyszcze, optycznie reguluje brwi. Bardzo fajna sprawa. Jest tutaj on w kolorze brązu. Nie boimy się go użyć, bo on jakoś tak nie nadaje nam dużo koloru do tych brwi, słuchajcie. Nie koloryzuje ich jakoś specjalnie. To już jest wszystko, jeśli chodzi o tą kolorystykę oka, prawda? To już by było wszystko. Teraz przejdziemy do modelowania twarzy. Użyjemy, tak jak mówię, tego bronzera firmy H&M. Bierzemy skośny pędzelek.
Dlaczego skośny? Dlatego, że bardzo fajnie nam już kształtuje tą kreskę modelowania twarzy, tak? Bardzo fajnie zrobić sobie rybkę. I tutaj mamy taką fajną linię od ucha do ust. Mamy taką linię do konturowania. Tu linię robimy na brązowo, bo modelujemy sobie twarz. I tak jak widzicie, oczywiście też możemy nałożyć na skronie. W przypadku mojej okrągłej twarzy sprawi to, że będziemy mieli trochę wymodelowaną twarz. No i słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten makijaż. Makijaż sylwestrowy mamy już za sobą. Tak by to wyglądało, tuszowanie. Możemy użyć oczywiście linera. Mówiłam to na początku, że użyjemy. Ja akurat już tutaj stwierdzam, że nie ma sensu, ale w sumie czemu nie? Szaleć to szaleć. Noc przed nami, także może jeszcze na szybko zrobimy eyeliner. Bierzemy teraz liner i konturujemy sobie linię. Oczywiście linię możemy, generalnie wygodniej by nam było linię narysować bez wytuszowania wcześniej rzęs. Bo rzęsy by nam nie stały do góry i byśmy widzieli, jak ta linia idzie. No ale ja stwierdziłam, że nie będę miała kreski. Dlatego zaszalałam i wytuszowałam rzęsy wcześniej. Teraz jest najfajniejsza część, dlatego że tworzymy sobie teraz kocie oko, tak? Ja otwieram szeroko oko i łączę linię, tą cieni ciemnego z tą czarną kreską. Czyli od to tu, gdzie się kończy ta linia, ta ciemny cień, nakładam liner. No i okej. Tak wygląda już makijaż wykończony z linerem. Zrobimy sobie jeszcze tylko usta. Ja akurat usta chciałabym zostawić naturalne, takie nude, jak to się teraz mówi. Dlatego użyję jasnej pomadki, znaczy jasnej szminki w kolorze cielistym. Nie boję się też jej nakładać, także całkiem sporo ją nakładam. I teraz rozetrę ją błyszczykiem Miho. Ale jak pięknie pachnie, słuchajcie. I tym łyszczykiem rozcieramy tą szminkę nałożoną przed chwilą. No i to wszystko, jeżeli chodzi o taki makijaż sylwestrowy. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobał i że go szybko wykorzystacie jeszcze w tym roku. Było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że Wam chociaż trochę pomogłam. Życzę miłego dnia i wspaniałej zabawy.